Siemanko, działam dalej w łazience teraz, zabudowę, robię ściany, przed ściankę stawiam i zabrakło mi profili, ale mam za dużo profili U, bo w jakiś dziwny sposób ich tyle zamówiłem po prostu. Ja bym na kilka budów potrzebował i wpadłem na taki pomysł, że wykorzystam profil U. Zaraz wam pokażę gdzie. Tego skrajnego odkręcę i skrajne mogą być zwykłe profile U, niczym to nie przeszkadza, tu mam tak samo i takie tutaj wstawimy, ale sobie jeszcze zapalimy tu światełko, bo coś tu dzisiaj ciemno z tej strony. Pamiętajcie, subskrybujcie, włączcie dzwoneczek, żeby były powiadomienia. Trzeba wyciszyć, bo zaraz mi wyciszą na kanale. No i co, działamy tu. A tutaj myślałem, że nie wiedziałem właśnie jak tu zrobić i tu najprawdopodobniej zrobimy tak myślę właśnie, tu mi wszystko fajnie będzie zabudowa, rurki będą wszystko wystawać poza ściankę delikatnie, albo będzie się licować ze ścianką, a tu mam trochę cofnięte. I tutaj jest właśnie teraz taki błąd, że ja sobie to chyba zastanawiałem się, czy takiej kasty tu nie zrobić w środku. Chociaż kurczę. Czy nie zrobić tu takiej zabudowy, takiej w ten sposób, że tu będzie szła ściana dotąd przykładowo. I taką wnękę tu zrobić na to. Nie wiem czy to warta, gra świeczki jest. Przyłożymy płytę, zobaczymy jak to w ogóle wygląda. Ile to będzie schowane? No, dosyć sporo. Musiałbym tu taką zabudowę mini zrobić. Znowu ta rura mi przeszkadza. Żeby to tak fajnie wykonać. Bo tutaj też będzie trochę schowane, ale minimalnie, niedużo. Aha, jeszcze obejmę muszę znaleźć jakąś do tej rury, żeby ją zamocować. Nie wiem czy ja taką obejmę mam, muszę się poszukać. Usiedziemy szukać obejmy. Ujnia! Szybko! Chodź i ja! Na budowę! Do roboty! Nie ma siedzenia! Już! Do roboty! A nie, będziesz tu leżeć ty. Idziemy robić ściankę. Ruchy, ruchy! Raz, 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 raz! W wojsku nie byłaś? Ja też nie. Dobra, obejma. Obejma przykręcona. Rurę mamy teraz usztywnioną. Myślę, że u góry nie będzie trzeba jej tam nic mocować. To teraz się dobija. Dobra, tutaj zrobię zabudowę. Wpadłem na taki pomysł, żeby sobie zrobić taką zabudowę. Taką wnękę zrobię. Czyli płyty pójdą w ten sposób. Skręci tu. I tutaj jeszcze zastanawiam się, może od tej strony zrobię. W ten sposób. I będzie to... nie wiem jeszcze w sumie jak tutaj zrobię. To jakoś to zaraz wykonam. Zaraz pomyślę nad tym. Ale najpierw zrobię tą stronę i muszę teraz kręcić fugę, bo w tej ceramice kołki nie trzymają. Tylko sobie ustawię pion i jedziemy w fugę. Tutaj ciężko wchodziło. To będzie trzymać. Tu trzyma. Robię z resztek. Z tego co mi mam pozostawało to z takich szerokich profili, niczym to nie przeszkadza. Tu będzie płyta od boku przykręcona.
uciekł. Uciekł mi pion. Dobra, złapię się najpierw niżej. Trzeba ręką przytrzymać. Też trochę smykło. Ale minimalnie. Właściwie to na jednym kołku też by się trzymało, bo to pracuje to wszystko teraz jeszcze tutaj. Może jeszcze jeden tu. Dobra, tutaj mamy. Czyli tu będzie musiało iść w ten sposób, załamanie tu, czyli tu będę musiał jeszcze jeden profil dostawić. To taki krótki jakiś dostawię, połączę. Tu i będą przykręcona płyta, będzie z boku, tu będzie przykręcona. Dobra, tą stronę bym miał. Na razie nic więcej tu nie robię. Tutaj dostawię sobie potem, jak już będę miał, regipsy, wtedy sobie wytnę i sobie dostawię. Ale mogę sobie zaznaczyć mniej więcej, gdzie będę musiał ciąć profil. To jest mi potrzebny kątownik, gdzie będę musiał uciąć płytę regipsową, otwór wyciąć. Nie wiem, czy wsadzę go, nie wsadzę go tu. Dobra, to nie, jakoś inaczej to zrobimy. No to potem sobie zmierzę. 125 płyta, czyli będzie miała 120, czyli dotąd. Czyli będę mógł normalnie tam sobie w środku zmierzyć, będę to wszystko widział. A nie, właściwie, aha, dobrze, dotąd mi dojdzie płyta i potem tu będę łączył, a dobra, to okej, będę się bawił. Wszystko gra. No. Pion uciekł mi to cholernie. Spróbujemy przebić. Trochę luz na kołkach, to idzie to jeszcze przegiąć. Dobra, ustawiło się. To potem będą płyty skręcone jedna z drugą do drugiego, tutaj do tych profili, to będzie wszystko sztywne. Nie, żadne, nie będzie przekosów żadnych, nie będzie uciekać. I teraz z tej strony tak sobie tu myślę, jak to zrobić. Nie wiem, czy tego profila. Ten profil w ogóle jest za krótko ucięty, ledwo co łapie tam u góry. Ale ja go sobie zaraz delikatnie podniosę w powietrzu i go wtedy tak przykręcę. I tutaj bym musiał też tak zrobić, że... Tu wnęka. Tu dojdzie płyta, tu profil, tu jeszcze będę musiał wstawić profil. Nie, z tej strony bym musiał wstawić profil. Wtedy. Żeby płytę regipsową jeszcze tutaj taki kwadracik wyciąć i wstawić. To, teraz muszę jeszcze tylko sobie ustawiać piony. Tą zabudowę teraz przynoszę płytę, kręcę pierwszą płytę, rozmierzam pod otwory, robię otwory pod odpływy. Ten lata to za chwilę go ustawię. Mniej więcej w piony łapiemy, przynoszę płyty, rozmieszczam sobie, rozrysowuję sobie, gdzie mają być otwory, otwornicami zaraz ponawiercam i będziemy kręcić. Żadnej wełny tutaj nie daję, wełna nie jest potrzebna. Tutaj nie wiem, czy pokazywałem wzmocnienie, jest z kątówki jeszcze, bo jest dosyć mocno profil wycięty w kilku miejscach. Takiego wzmocnienia nie trzeba robić, jeśli kręcimy z dwóch stron płyty. Tutaj będzie tylko z jednej strony będą płyty. Wolałem sobie wzmocnić, czy jest to konieczne, nie wiem, ale co, wolałem wzmocnić troszeczkę ten profil, coś tu się go ciężko ustawia. Dobra, ustawiam i zaraz wrócę do was. Powiercone i zobaczymy, czy pomiary się zgadzają, czy nie. Do ściany.
kur. O ty kur. Pasuje, nie? Dobra, nie ta na chwilę trzymaj, żeby nie poleciała. Ale mi się podoba. Nie, nie poleciała. Puść. Nie bój się. Chciałoby na dół trochę pójść. Nie pójdzie. Nie no, podkładki aha, się delikatnie wyjmie, nie? Ale to... No i to też tak pokazuje, żeby chciało iść na dół, według ściany. I to można to zrobić tak. Posadzka jest krzywa. Tu się opiera, a tu nie. O. I teraz jest idealnie. Zostaje. Kurde, muszę jechać jeszcze. Musiał wkręty dokupić do regipsów. Mało. Co tam wkręcałeś? No, no bo jeszcze kurde tego kręcenia trochę będzie. Na pewno, na dole idzie wszystko. Na dole nie, na dole tylko jest jedna ścianka będzie z regipsu, a reszta klejona na ściany. Aha, no tak. Tu ta ścianka. A sufit? Tu ścianka, no sufit. To tam na dół sobie zamówię na razie przez internet, kurde, trochę taniej będzie chyba. Nie, muszę zobaczyć, zresztą pójdę tu mają. Dobra, kręcimy. Teraz... Tu... Wymierzyłeś ładnie, kurde, podobno się. Z poprawkami. Mówisz 106, pisze 116, ale wszystko gra, kurde. No. Dziwo, bo jeszcze kurde, ja już tutaj się rozpędziłem, a to jeszcze kabel muszę pociągnąć. Zaraz. Dobra, to jedna płyta może być przykręcona, ale muszę kabel jeszcze zaraz tu pociągnąć. Tu gniazdka. Tam gniazdka. Już nie pamiętam co, gdzie miało być. No i co, masz pozakrywane to w tej chwili? Teraz nie, no ale tu muszę ten kabel. Muszę pociągnąć go. Tu. Czyli kurde, tą płytę chyba niepotrzebnie teraz przykręcamy. Najpierw sobie tutaj musiał przeciągnąć ten kabel jakoś. A co jest tam za płytą? No. Muszę tu rozciąć trochę płytę. Czyli to w sumie to ten kabel mogłeś przeciągnąć przed montowaniem tej płyty przy oknie, nie? Nie, no, nie wiedziałem. No, nie mogłem. Nie, ale jeszcze nie było wiadomo co gdzie. A to tam, tutaj, to tam. Od środka tu rozwalę trochę, ten rozryję i się zaraz przeciągnie. Zaraz zrobimy. Ja mam skuchę. Musiałem profil odkręcić. Bo zapomniałem pociągnąć prądu do włącznika świateł nad do włącznika świateł z, do kinkietów, które do lamp, które będą nad lustrami tutaj. I teraz ciągnę kabel, już miałem zostawiony dłuższy ten w narożniku, trzyżyłowy. Ciągnę go tutaj z zasilaniem i od niego pociągnę jeszcze znowu dwa kable trzyżyłowe do jednej lampy i do drugiej, żeby było na dwa, będzie podwójny włącznik, dwie osobne lampy sterowane będą nimi. No nic, to profil odkręciłem, przeciągam teraz kabel i montuję z powrotem profil. Dobra, próbujemy wnękę teraz tu zrobić, na razie sobie przykręciłem tylko taką krótką płytę i teraz puściłem sobie laser, żeby złapać linię tego profila. Aha, ale to niekoniecznie, nie, nie, to źle. Mogę mieć, i tak może to być nie pod kątem, prostym. Może to być, jest to pewnie, na pewno to jest nie pod kątem. Muszę jakoś to przenieść sobie, to jest ten wymiar. 58,5 od ściany, płyty. Do profila jest i wystarczy tutaj sobie teraz też tak zrobić, 58,5, nawet to samo pokazuje, ale to mi się udało fuksem, że tak ustawiłem, bo zrobimy dla przykładu, byśmy go ustawili z boku i już będzie
Już jest wymiar przekłamany, widzicie? Bo idzie pod kątem. Trzeba idealnie ustawić go pod kątem prostym według ściany i profilem. Wtedy złapiemy sobie. Akurat miałem farta, że tak ustawiłem. Miałem farta, że tak ustawiłem, ale to faktycznie wystarczy sobie miarą 58,5. I w tym miejscu musimy sobie dokręcić profil. I sobie to właśnie robimy. Bierzemy profil. Jest trochę tych profili, więc nie ma problemu z tym. Nawet dłuższy sobie przykręcę, żeby to się trzyma porządnie. Tak, i teraz to zrobimy coś w tym stylu. Złapię sobie wkręta najpierw u góry. Skrócimy bez przesady, takie tutaj drągale, żeby mi tu nie wystawały. Jeszcze temat cięcia profili. Nie wiem, ja zawsze tnę nożycami. Mi tak jest wygodniej, dlatego tak robię. Ogólnie mówią, że flexem nie powinno się ciąć, bo rdzewieją. Nie wiem tego, ja tnę flexem tylko jak jest ciężki dostęp jakiś, że nożycami ciężko jest coś wyciąć, wtedy tnę flexem. A tak wszystko tnę nożycami, bo tak jestem nauczony i tak mi wygodniej. I czy to jest proste, czy nieproste, nie musi być idealnie prosto. To nie ma wyglądać, to ma spełniać swoją funkcję. To i tak będzie wszystko zakryte. Bo niektórzy mówią, że estetycznie i prościej się utnie flexem. Tu poziom mam trochę niżej. Coś takiego. Coś takiego robimy. Taka wnęka. Zawsze na łatwiejszy dostęp będzie do tego. Takie zabudowy tego cholerstwa. Taką wnękę zrobiłem. I myślę, że będzie nawet zdawało to egzamin. Tu jeszcze ściankę postawię, to odetnę i będziemy zaraz zabudowywać resztę. I potem pokażę, jak to wyszło. Dobra, jest okieneczko zrobione. Tu ogólnie ma stać pralka i ewentualnie suszarka z boku albo nad. I teraz tak myślę, czy tu muszę doprowadzić jeszcze gniazdo, mam kabel. I teraz trochę żałuję, że nie zrobiłem wyżej tej wnęki, wyższej. Ale zastanawiam się jeszcze, czy tutaj nie zamocować puszek, czy tu nie zamocować puszki do prądu. Bułeczko, powiedz coś. Masaż. Masażyk później zrobimy. No i tutaj bym zamontował sobie puszkę i bym miał fajne gniazdko, dwa gniazdka na osobnym zasilaniu, gdzie mógłbym sobie podłączyć pralkę i suszarkę. I wtedy fajnie by było, bo mi tutaj nic nie odpychało od ściany. No wiem, że przy wodzie nie powinno się prądu ciągnąć, ale kurde. Ale co pusie, ale ten prąd będzie wyżej, a nie niżej. Niżej to jest niedopuszczalne, bo woda będzie ściekać zawsze w dół. No to wiadomo, że do kontaktu by spłynęło. Aha, białe płyty, to pierwszą warstwę można białymi zrobić. To co miałem, to docinałem, już dalej będę robić zielonymi. Po prostu tu musiałem się pobawić z tą zabudową. I tak zrobiłem. Tutaj coś. Tu piłką się wciąłem w ten aż chyba. W ten regis zboczny. Dziwnie to wyciąłem. No nic, muszę się zastanowić jeszcze z tym prądem. Może w internecie poczytam zaraz, jak to można usytuować takie gniazdo. Ale kurczę, teraz w domu, gdzie mieszkam, też gniazdka są nawet przy zlewach. Bryzgo szczelne będzie trzeba tylko zastosować i tyle. Jakieś dobre gniazdko z dobrą odpornością na wilgoć, na wodę.
Dobra. Dobra, muszę jechać po dzieciaki do szkoły. Robię tu przerwę, wracam, sprzątam tu i kręcę dalej. Ale to jeszcze zanim będę kręcił, no to muszę się z tymi kablami zastanowić, żeby je przeciągnąć. I jeszcze tu dwa kable muszę wypuścić. Jeszcze dwa kable muszę wypuścić. O, i to jest sposób na piankę. Kabelek chwycony. Dobra, uciekam, bo kurczę, czas nagi. Zobacz tu, ty zobacz, jak ty jesteś szeroka jak szafa. Pusia, suń się, robimy tu gniazdo. Postanowiłem, że zrobię tu gniazdo też. Trochę nie za bardzo, tak blisko wody, ale woda jest poniżej, więc myślę, że nic takiego się nie stanie. Ojej, Pusia. I musimy teraz tylko nacelować sobie na laser. I założę tu gniazdo, założę puszkę, założę tu gniazdo, bryzdo szczelne. I w ten sposób zachowam sobie więcej miejsca, bo zawsze wiadomo, że jak się coś podłącza do kontaktu, to przewód odpycha trochę i się traci na... coś takiego. No, prawie. Rozmierzyłem sobie tak, żeby jeszcze płytki, w razie czego gdybym to płytkami chciał wyłożyć, tak żeby mi jeszcze po prostu wszystko się tam zmieściło. No i nic, i wiercimy i zakładamy pusia. Ściszę tylko. No, więc ściana na raz prawie gotowa. Trochę zabawy, jeszcze zapomniałem, że mam nieocieplone w tamtych miejscach, musiałem ocieplenie zrobić. I kable mam wszystko rozprowadzone. Tam trochę szczelina została nieocieplona, ale to tam mniejsza z tym. I teraz tak. Przewody na wysokości 2,10 m, bo szafka, znaczy blat będzie miał 90 cm, potem przerwa z 20 coś cm. Ogólnie zasada jest taka, że w internecie czytałem, że 10 cm nad głową powinny być lampy. Nie wiem, ja zrobiłem na 2,10 m. Lustro będzie tak wyśrodkowane, że tutaj ta przestrzeń między lustrem a klinkietami, czy jak to się nazywa, tymi lampkami, i ta przerwa między lustrem a blatem będzie równa. Tu już miałem zamocowane puszki, ale wymieniłem to, jednak nie robię, nie ryzykuję, za blisko wody jednak. Po prostu sobie gdzieś wyżej zrobię tutaj prąd do pralki i do suszarki, ponieważ i tak nie będę mógł do końca dostawić pralki, no bo tam będą jakieś węże, przewody, odpływ. Wiadomo, że to się nigdy tak idealnie do ściany nie dopchnie. Tu już mam wszystko gotowe chyba. Zostało mi tylko zamknąć i zaraz jadę z drugą warstwą. Tam wyszedł mi taki pasek. Odciąłem sobie go po całości z pierwszej płyty, z całej płyty zielonej, którą wystartuję teraz tu na dole. I od razu będę startował z lewej strony. Dzięki czemu zachowam miankę i dzięki temu, że jest odcięty ten pasek, tu te połączenia będą się pokrywać. Choć akurat przy łazience to jest mało istotne, gdzie będą płytki na całych ścianach, to tam nie trzeba zwracać na to tak uwagi, na te mijanki. Ale już zachowałem, staram się robić zgodnie ze sztuką, w miarę. Lecimy dalej. Zostało posprzątać. I skończone pusia, nie? Ściana skończona. Radio muszę wyłączyć. Dobra. Tak jak mówiłem, skończone tutaj ta ściana zabudowana. Tak jak było widać, zrobiłem taką kastę, taką skrzyneczkę jakby, wnękę, nie skrzyneczkę. I co tu jeszcze? Tu jeszcze tak, przyjdzie jedno gniazdo. 92 cm, czyli stąd, dotąd. Tam z tyłu mam kable, jutro to wywiercę jeszcze sobie, bo jeszcze nie wiem, jaką tu moja lepsza połówka wymyśliła sobie szafkę, szerokość, dokąd to będzie.
że tu będzie jeszcze gniazdo prądowe, czyli tak jak tutaj, żeby sobie podłączyć suszarkę czy tam lokówkę, prostownicę. I jeszcze będę miał gdzieś tutaj, nie wiem dokładnie w którym miejscu, jeszcze gniazdo, dwa gniazda do pralki i do suszarki. I plan działania na jutro: ocieplić tutaj tą górę. Za dużo tu nie ma, to pójdzie szybko. Ocieplić tu górę. Tu muszę haki dokręcić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć wieszaków grzybkowych. Czy ja mam w ogóle tyle wieszaków grzybkowych? Zaraz muszę zobaczyć. I plan działania na jutro, żeby to tutaj zabudować. Sufit i skos. Może jeszcze zabudowę kibelka się pobawi jutro, zobaczymy, no nie wiem. No i pusia już, pusia zdech. Piesek, pies zdech, pies zdech. No co? No i to by było na tyle na dzień dzisiejszy. Dzięki za uwagę, pamiętajcie, subskrybujcie. Dawajcie łapki w górę, ci co dają łapki w dół. Też się z tego cieszę, bo przynajmniej robicie mi jakiś ruch na stronie, na tym, na kanale. Więc mimo to wszystkim dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Jak zwykle na koniec przypomniało mi się coś. Tutaj u góry wentylacja. Wentylacja grawitacyjna, która musi być w łazience, jeśli się budujecie. W każdej łazience musi być osobna wentylacja grawitacyjna. W kotłowni musi być, no albo rekuperacja. Ale musi być wentylacja, musi być w kotłowni i musi być w kuchni. No i tutaj z tego względu, że mam ściankę, przedściankę postawioną, to oddaliłem się od komina i żeby tu ładnie mi wszystko grało, przedłużyłem sobie taką rurą. 180 bodajże to jest, czy 160. Tak to wygląda. I na to przyjdzie jeszcze kratka, która zasłoni. Tutaj będzie wentylacja bez wentylatora, ponieważ tutaj jest okno i tu jest, będzie niepotrzebne, zawsze można uchylić okno, gdyby nadmiar pary był. 16. A na dole w łazience najprawdopodobniej dam wentylację z wiatraczkiem. Dobra, no to jeszcze raz. Cześć, trzymajcie się.